środa, 28 czerwca, Violetta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. O dotacji na remont kościoła i dotacjach na wymianę pieców na ekologiczne rozmawiali m.in. radni na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Ustawowy skład Rady Miasta wynosi 21 radnych. Wakacyjna już sesja Rady Miasta Bolesławca, wbrew letniemu rozleniwieniu, pełna była istotnych dla miasta i mieszkańców uchwał. Kilka z nich dotyczyło kolejnych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i te przechodziły sprawnie przez głosowania. Dyskusję wzbudziła natomiast uchwała o zwiększeniu o 30 tysięcy złotych dotacji na prace konserwatorskie w kościele przy Placu Zamkowym. My, według mnie, nie mamy prawa dzisiaj przyjąć tego wniosku do tamtej realizacji. Tamta sprawa została zamknięta i mówienie o tym, że mamy wolne środki, nie daje nam możliwości podwyższania tej kwoty. Dotacje w ramach miejskiego programu wspomagania renowacji zabytków przyznane zostały wielu podmiotom. Niektóre z nich nie wykorzystały ich w pełni, dlatego wolną kwotę 30 tysięcy można było przeznaczyć na prace konserwatorskie przy kościele. Tym bardziej, że parafia wnioskowała o kwotę wyższą niż faktycznie uzyskała. Kwota wnioskowana była wyższa, wniosek był złożony w terminie, zakres zadania nie ulega zmianie. To jest tylko regulacja kwoty i to w ramach kwoty przyznanej na ogólnie na dotację w grudniu 2016. Czyli my w tej chwili nie zwiększamy kwoty w budżecie, nie zmieniamy zakresu zadania, nie zmieniamy też wniosku, bo wniosek wpłynął w terminie. Uchwałę o zwiększeniu kwoty dotacji urzędnicy konsultowali też z radcą prawnym, który zaopiniował ją pozytywnie. Radni ostatecznie głosowali nad tą uchwałą i poza wstrzymaniem się od głosu radnego Muchy wszyscy byli za jej przyjęciem. Inna uchwała o przyznawaniu dotacji dotyczyła wspomagania wymiany starych, nieekologicznych pieców grzewczych na nowe. Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę, która wprowadzała regulamin starania się o dotację na taką wymianę. Regulamin, który określa zasady za daleko. Zasady naboru wniosków, sposób rozliczania oraz sposób przekazania beneficjentom dofinansowania zadania wymiany stałych pieców na piece przyjazne dla środowiska. Jest to bardzo dobry regulamin dla mieszkańców Bolesławca, który pozwala mieszkańcom na przykład domów indywidualnych domów jednorodzinnych uzyskać dofinansowanie w granicach do 50% inwestycji, która będzie do 200 tysięcy złotych, czy w przypadkach zabudowy wielolokalowej będzie można uzyskać do 50% z kwoty 14 tysięcy, czyli będzie można uzyskać 7 tysięcy złotych na zmianę systemu grzewczego, na zmianę na przykład starego kotła na nowy kocioł węglowy lub na przykład zmianę na system gazowy. W programie sesji znalazły się również sprawozdania dotyczące m.in. przygotowań do zmian w oświacie i do rozpoczętych właśnie wakacji. Sprawozdania złożyli też prezesi komunalnych spółek. Wszystkich spółek sprawozdania finansowe zostały przez pana prezydenta zatwierdzone, jak również wszyscy prezesi otrzymali absolutorium za 2016 rok. Z tego, co się orientujemy, to również wszystkie spółki uzyskały zysk netto, oprócz jednej spółki, która zajmuje się transportem osób w naszym mieście. Chodzi o Miejski Zakład Komunikacji, który jest dotowany przez miasto z racji wykonywania publicznych zadań związanych z przewozem mieszkańców Bolesławca. Młodzieżowy Dom Kultury zajęcia wakacyjne rozpoczął od nauki tańca współczesnego, nowoczesnego i ludowego. O ile jednak taniec i zajęcia w modelarni kończą się w tym tygodniu, o tyle inne są jeszcze przed. Sprawdziliśmy, na jakie inne bezpłatne zajęcia można się jeszcze zapisać. Pierwsze wakacyjne zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury już trwają i zakończą się w tym tygodniu, ale są jeszcze wolne miejsca na inne. W Młodzieżowym Domu Kultury znajdą coś dla siebie ci, którzy lubią prace plastyczne i techniczne. Jeszcze w lipcu 6- i 7-latkowie mogą wziąć udział w warsztatach tworzenia obrazków przy użyciu różnorodnych tkanin, pasmanterii i cekinów, czy malowania koszulki farbami do tkanin. A wszystko pod okiem Renaty Dorosz. W ostatnim tygodniu lipca i ostatnim tygodniu sierpnia Śpiewać każdy może, czyli nauka śpiewu pod okiem Marka Łętowskiego. Tu ograniczeń wiekowych praktycznie nie ma.
Muzykę, ale w połączeniu z plastyką, proponuje na sierpień Katarzyna Sas. Uczestnicy będą tworzyć kostiumy oraz scenografię do pokazu muzyczno-taneczno-plastycznego, który zostanie zaprezentowany na scenie Teatru Starego. To oferta dla 12-latków i starszych. W ostatnich dniach sierpnia Renata Dorosz proponuje najmłodszym malowanie na szkle. To oferta dla 6- i 7-latków. Można też jeszcze zapisać się na warsztaty literackie i teatrzyk słowa do Katarzyny Pranicz. To propozycja zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. A w sierpniu na brycz sportowy zaprasza Roland Lipik. To zajęcia już dla 9-latków. Od informacji policyjnych rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Policja poszukuje zaginionego 82-letniego Jana Warchoła. Mężczyzna ostatni raz był widziany 25 czerwca i później nie skontaktował się już z rodziną. Zaginiony ma 176 cm wzrostu, 80 kg wagi, siwe krótkie włosy i szczupłą budowę ciała. Osoby, które mają jakieś informacje o zaginionym, proszone są o kontakt z policją. Bolesajscy policjanci zatrzymali 65-letniego mieszkańca Małopolski, który próbował wręczyć im 50 euro łapówki za odstąpienie od czynności służbowych. Mężczyzna kierował busem, a miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Za czyny, które popełnił, może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Zespół opieki zdrowotnej w Bolesławcu znalazł się w ogólnopolskiej sieci szpitali jako szpital pierwszego stopnia. Świadczenia zdrowotne będą realizowane w profilach anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, neurologii, chorób zakaźnych, neonatologii, ortopedii i traumatologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii oraz szpitalnym oddziale ratunkowym. W sieci szpitali drugiego stopnia znalazły się szpitale w Zgorzelcu i w Lubaniu. W powiecie Bautzen gościli uczniowie zespołu szkół elektronicznych. To efekt współpracy niemieckiego powiatu z powiatem bolesławieckim. I to właśnie współpraca obu powiatów była tematem filmu, jaki uczniowie przygotowali podczas trzydniowego pobytu w Niemczech. Współpraca między dwoma powiatami trwa od 2 lat dzięki kontaktom wydziałów edukacji. Wielkimi krokami zbliża się chwila prawdy dla tegorocznych maturzystów. Oficjalne wyniki matur poznamy już w najbliższy piątek. Maturzyści, którzy czekają na nie od ponad miesiąca, będą mogli sprawdzić wyniki w internecie 30 czerwca tuż po północy, logując się na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty w liceach i technikach wydawane będą tego samego dnia, ale dopiero od momentu otwarcia sekretariatu. W najbliższą sobotę, 1 lipca, na ośrodku wodno-sportowym odbędzie się festyn. Pod hasłem Na zdrowie rozegrane zostaną turnieje siatkówki plażowej i bóle, a także gry i zabawy dla dzieci. Tego dnia otwarte zostaną także tamtejsze baseny. Bolesławieccy wolontariusze akcji Mogiłę Pradziada Ocal od zapomnienia uczestniczyli w pikniku patriotycznym w Krzyżowej koło Świdnicy. To doroczne spotkanie, które przygotowuje uczestników akcji do wyjazdu na Kresy. Ósmego lipca ruszy tegoroczna 7. edycja dolnośląskiej akcji Mogiłę Pradziada Ocal od zapomnienia. Przed samą akcją co roku są też organizowane spotkania wolontariuszy, a szczególnie tych, którzy biorą w niej udział po raz pierwszy. 2 dni temu takie spotkanie odbyło się w Podświdnickiej Krzyżowej. Byli tam również bolesławianie. Pojechałyśmy 4 nastolatki i 3 panie dorosłe. Pojechałyśmy do Krzyżowej na piknik patriotyczny, na którym zebrali się przedstawiciele grup, które wyjeżdżają na Kresy. I tak naprawdę tam się wszyscy mieliśmy poznać, zintegrować i porozmawiać o naszych obawach, o tym, czy ktoś już był i jak tak naprawdę tam jest. Na spotkaniu w Krzyżowej były więc rozmowy, wspólne śpiewanie, zajęcia integrujące oraz wykłady znawcy Kresów Tomasza Kuby Kozłowskiego.
Spotkanie w Krzyżowej, podobnie jak całą akcję, organizuje dziennikarka TVP Wrocław Grażyna Orłowska-Sondej, z którą rozmawialiśmy w Jazłowcu jeszcze w maju. 8 lipca, godzina zero. Obliczyliśmy, że 1193 wolontariuszy wyjedzie w tym roku na kresy. Tyle się zgłosiło, ale do lipca jest jeszcze trochę czasu, więc może się ta liczba tylko zwiększyć. Dlatego, że zainteresowanie akcją jest ogromne i trochę nas to cieszy, że z innych województw również, ale martwimy się, jak to wszystko ogarniemy. Dlatego, że zgłaszają się szkoły z Pomorza, z województwa małopolskiego. Po raz piąty na kresy pojedzie grupa z Bolesławca, ale poza nią w Maksymówce koło Zbaraża będzie też po raz pierwszy pracować grupa z Żeliszowa. Ania też na kresach będzie pierwszy raz. Spodziewam się, że będziemy pracować dużo, ale też, że zwiedzimy trochę Ukrainy, bo nigdy tam nie byłam. Twoje korzenie rodzinne sięgają też tam na kresy. Powiedz, czy tutaj pod tym kątem czegoś się spodziewasz, czegoś oczekujesz, coś chcesz zrobić tam właśnie będąc na kresach? Szczerze mówiąc, to mam nadzieję, że będę miała okazję pojechać do małej miejscowości, w której urodziła się moja babcia i mieszkali moi pradziadkowie, którzy właśnie ostatnim transportem z Kresów przyjechali w 1945 roku do Bolesławca. I ponieważ tato rzadko opowiadał o nich i mało co wiem i mało zdjęć widziałam, więc mam nadzieję, że uda mi się coś tam zobaczyć i no i to jest dla mnie takie trochę wzruszające, kiedy ja nigdy nie poznałam babci i będę mogła może nawet stanąć w wiosce, gdzie ona kiedyś mieszkała i się urodziła. Bo to kolejny wymiar uczestnictwa w tej akcji. Już wielokrotnie udawało się znajdować tam na kresach zagubione albo zapomniane rodzinne powiązania. Ostatnio w maju w Potoku Złotym pod Buczaczem śladów po swoich przodkach szukał bolesławianin Tomasz Sadowski. Zbliża się kresowe święto w Żeliszowie. To festyn kresowo-kapuściany, który już w najbliższą niedzielę, 2 lipca, co w tym roku przygotowali organizatorzy. W Żeliszowie już ostatnie przygotowania do niedzielnego festynu, a już niebawem zacznie się wielkie gotowanie. Oczywiście potraw, gdzie głównym składnikiem będzie kapusta. O tym, jak doskonałe są to dania, mogliśmy się przekonać rok temu, odwiedzając tamtejsze koło gospodyń wiejskich. Panie pochwaliły się wówczas bigosem i oczywiście gołąbkami. Nad całością, jak zawsze, czuwa Olga Burdyna. Żeliszów słynie z festynów kapuścianych, no i wszystko kapusta, i dlatego gołąbki, bo to jest najszybciej i najprościej. Z ciastami nie jest już tak prosto, ale panie z Żeliszowa i z nimi dają sobie radę. Jedno jest pewne, w najbliższą niedzielę możemy się spodziewać w Żeliszowie prawdziwej uczty. Festyny kresowo-kapuściane to już tradycja tej miejscowości i impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz gminy Bolesławiec. Przez wioskę przejdzie barwny korowód złożony z zespołów muzycznych i gości. Festynowa zabawa rozpocznie się o godzinie 15. W międzyczasie wystartuje także impreza towarzysząca, jaką będzie mecz piłki nożnej pomiędzy Polską, czyli gminą Bolesławiec, a Ukrainą, czyli Zbarażem. Na scenie zaprezentują się zespoły muzyczne, można będzie zobaczyć scenkę z filmu Sami Swoi, a gwiazdą festynu będzie zespół Zbyraż z Ukrainy. Po wydarzeniach spotka się z Państwem Bogdan Mazurkiewicz w programie z telewizyjnej Taśmoteki. Zapraszam także na nowe informacje jutro. Do zobaczenia.